Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Z tej strony oczywiście Bartek. No i witam was ponownie na kanale Kujawskie Wędkowanie. Cieszę się, że z powrotem nas odwiedziliście. Dzisiaj pokażę wam następny film z serii Doposażamy Ekwipunek. Dzisiaj zakupiłem trochę rzeczy za około 100 zł w sklepie topfishing.pl. Tutaj gdzieś wam się wyświetli obrazek i tam będziecie mogli przejść do tego sklepu. No i co zakupiłem? Zakupiłem podpórkę taką odkręcaną, czy na zatrzask. Oto się odkręca i tylko taki zatrzask jest w jego środku. Jest to podpórka 65 cm, rozciągana teleskopowo do 100. Zanim dałem bodajże coś około, nie wiem, na paragonie nie jest wyszczególnione, bodajże coś około 10 zł. Cenną rzeczą jest śruciny. Śruciny są to Konger 70-gramowe od 0,2 do 1 grama gramatura. Takie idealne do ciążenia składników, jeżeli ktoś chce dużo śrucin, żeby fajnie rozstawić je. Następną rzeczą są haczyki Kamatsu, 16, jest tu ich 10 sztuk. Malutkie, ale głównie do tego bata i ogólnie na drobne rybki będą służyły. Co tam jeszcze mamy? Dostałem w gratisie katalog produktów Konger. Bardzo fajnie. Na 2014 rok może postawię tutaj. Tak, żeby trochę widać było tego. Następnie dostałem też w gratisie żyłkę. 150 żyłki Konger Primax. Jest to 0,18 do 4,3 kg. Rybka 150 metrów. Tutaj paragony, gwarancje, papierologię i tak dalej. Następnie kupiłem sobie dwie zanęty. Jedna Dragon Elite płot czarna, taka zimowa i na wczesną wiosnę. Do niej będę dodawał ziemię białopolską i glinę. Następnie mamy to jest Jackson Premium. Nigdy nie miałem zanęty Jacksona. Bardzo fajne one są ponoć. Jest to płoć czerwona. I następną rzeczą, czyli głównym takim prowodyrem tego zakupu, jest wędka Konger Carbo Spiral Pole 6-metrowa, czyli bacik do 25 gram wyrzutu. Otworzymy sobie go, ja już u niego na czubeczku, na właściwie szczytówce zamocowałem łącznik Stonefo, który też kupiłem i brałem go tak na oko, wziąłem 2 mm, idealnie pasuje. Było tu kółeczko, oczywiście zostało ono wyciągnięte na maksa i obcięte. Jeszcze muszę wkleić ten łączniczek na kropelkę lub na super glue, jakieś coś takiego. No i tak wygląda to wędzisko. Gdzie? Bardzo fajny, podoba mi się jego wygląd. Waga też jest nieduża, jak za swoją cenę, czyli 50 zł. On waży 480 gram, czyli niektóre baty 7-metrowe nawet ważą, nawet 5-metrowe, niektóre tańsze ważą tyle, co ten 6-metrowy. 7-metrowe w granicach tej kostówki, one ważą tyle, co ten. A w takich 6 metrów to uznaję, że to jest taka uniwersalna długość dla mnie. Tak jak mówiłem, ciężar wyrzutowy 20 gram, długość 600 cm, czyli 6 metrów, waga 480 gram, no i oczywiście to jest z włókna węglowego. Węglowe wędzisko, więc nie wolno łapać pod, gdy są pioruny i pod jakimiś, jakby to powiedzieć wam, liniami wysokiego napięcia. Długość transportowa 115 cm, 3-6 sekcji rozsuwanych. Bardzo fajne wędzisko. No i tak, jeszcze raz sobie posłucham. Bacik, żyłka Konger Primax. Nasz katalog produktów Konger na 2014 rok. Również wyraci się haczyki Kamatsu 16. Konger śrucik delikatny 70-gramowy. 60 gram jest go. Zanęta Jackson Premium płoć czerwona. Zanęta Dragon Elite płoć czarna. Podpórka
zawaliło się i łącznik z Tonfo. Za to dałem dokładnie 98 zł. Niestety nie naliczono mi rabatu. Nie wiem czemu, będę pisał do nich. No a teraz to by było wszystko. Żegnam się z Wami i zapraszam Was do kolejnych filmów. Niedługo będzie film z wyprawy. Pokażę Wam, jak u mnie mniej więcej jest pogoda. Jest około teraz 6-7 stopni na plusie, a nadal śnieg zalega i lód na jeziorach jest. Zobaczcie. Jest słoneczko, świeci bezchmurne niebo. Zapowiadają gdzieniegdzie u mnie w niektórych prognozach nawet do 12 stopni w te ferie. Także bardzo fajnie. A ja Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, naszego kanału, dodania łapki w górę, bo to mnie motywuje do dalszej pracy nad tymi moimi filmikami, oraz do komentarza, co robię źle, co robię dobrze, co mógłbym poprawić, jakieś rady wędkarskie dla mnie, jeżeli będę wrzucał filmy z wypraw. A teraz cześć, żegnam Was, Bartek.